Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Kończą się powoli wakacje, zostało nam tylko 2 tygodnie już tego czasu wakacyjnego, więc niedługo wracamy do naszych codziennych obowiązków, zadań, wyzwań, więc będziemy musieli szukać różnych rozwiązań naszych problemów i kłopotów, z którymi się zmagamy. Czyli ten tydzień będzie bardzo ważny dla tych wszystkich, którzy już tak powoli wracają do codziennej rzeczywistości. No i z reguły jest tak, że po druga połowa sierpnia to jest taki czas już gdzieś dla większości z nas przebudowy, przemodelowania się na nową rzeczywistość. No i co nas w związku z tym czeka? Tydzień będzie miał swoje bardzo sympatyczne momenty, dlatego to też takim trochę lekkim optymizmem. Tego optymizmu trochę nam potrzeba, zwłaszcza kiedy mamy tyle tego stresu, napięcia, niepokoju. We wtorek Merkury znajdzie się w trygonie z Uranem. Obie planety mają ze sobą pewną więź, pewną relację. Mówi się, że Uran jest wyższą oktawą Merkurego, że obie planety gdzieś mają ze sobą połączenia, jeśli chodzi o proces umysłowy, intelektualny, komunikację, wiedzę, informacje. Czyli to wszystko, co związane jest z procesem mentalnym, umysłowym, intelektualnym, kreatywnością, uruchamianiem naszych zasobów umysłowych, czyli tego wszystkiego, co nam pozwala lepiej radzić sobie z rzeczywistością czekającą nas. A zatem jest to dobry dzień na jakieś plany, decyzje, zastanawianie się, gdzie są nasze jakieś zasoby ukryte, co możemy zrobić, zmienić, z naszymi kosztami, wydatkami, inwestycjami. No teraz jest dużo obaw, niepokoju związanych oczywiście z sytuacją ekonomiczną. Obawiamy się, martwimy, ale zamiast się martwić, lepiej postawić na kreatywność. Pamiętajmy, to w trudnych czasach najczęściej rozwijają się talenty, zdolności i potencjały. Więc ten bardzo dobry, bardzo przyjazny, szczęśliwy aspekt sprzyja takim właśnie kreatywnym, pomysłowym wizjom i ideom. We czwartek bardzo miły, bardzo sympatyczny, ciepły, przyjazny aspekt, jakim będzie trygon Wenus z Jowiszem. Obie planety są tak zwanymi benefikami, dobroczynnymi. Czyli obie planety są, można powiedzieć, szczęśliwe i pomyślne. Jeżeli one będą tworzyły taką harmonijną relację, to też będzie miało to przełożenia różne nasze sprawy. Zwłaszcza jeżeli chodzi o miłość, relacje z bliskimi, przyjaźń, ciepło, seks. Ci wszyscy, którzy mają wrażenie, że czegoś nie wykorzystali, że czegoś im zabrakło w ten czas wakacyjny, ci, którzy mieli wrażenie, odczucie, że coś ich w związkach, w ich związkach, w ich relacjach uczuciowo-miłosnych szwankowało, ten aspekt bardzo nam pomoże wzmocnić, poprawić, ulepszyć te nasze więzi. A ci, którzy są samotni, którzy są singlami, mogą być bardzo zaskoczeni, bo właśnie ta druga połowa sierpnia może przynieść coś bardzo miłego, sympatycznego, jakąś namiętność, jakiś fajny, miłosny odlot, erotyczną przygodę. Bardzo piękny aspekt, jeśli chodzi o nasze uczucia, przyjemność, zabawę, komfort. Generalnie wszystko to, co może nam pozwolić poczuć się lepiej, fajniej, to ten aspekt sprzyja temu jak najbardziej. W sobotę Mars wychodzi z leniwego byka. Popatrzcie, co się działo. Mars był w byku przez prawie 7 tygodni. I wszyscy tak sobie odpuścili, prawda, wakacje, luz, nikomu się nic nie chce, nic nie można załatwić, nic nie można zrobić. Wszyscy jakby zwolnili bieg bardzo mocno. No Mars w byku jest w tej sferze Wenus, czyli bardziej takiej przyjemnej, relaksacyjnej, niechętnej do jakichś wyzwań, ambitnych, bardzo ostrych działań. A tutaj wchodzi sobie w bliźnięta, czyli w sferę merkuriańską. A zatem coś, co będzie sprzyjało bardziej procesom myślenia, działania, poszukiwaniom kreatywności. To dobry czas dla tych wszystkich, którzy czują, że już pora na jakieś działania. Pora się wziąć do jakiejś roboty, coś zrobić, wymyśleć. Więc pobudza to. Podróżowanie, spotykanie się z ludźmi, rozmowy kwalifikacyjne, planowanie, zarządzanie, analizowanie różnych rzeczy, podejmowanie szybkich decyzji. W tym Mars na pewno pomoże, będąc w bliźniętach przez te kilkanaście tygodni, a zatem dobry czas na to, żeby się, no powiedzmy, ogarnąć z wieloma rzeczami, no i wyrwać z tej trochę stagnacji, w której gdzieś był przez ten czas pobytu w byka.
W niedzielę zaś taka lekka nuta melancholii, Merkury w opozycji do Neptuna. Aspekt ten ma duże znaczenie, jeśli chodzi o nasze potrzeby duchowe, uczuciowe, osobiste. Uruchomi pewnego rodzaju takie tendencje do rozmyśleń, przemyśleń, zastanawiania się nad sensem życia, nad tym, jak wygląda to nasze życie, czy nam czegoś brakuje, czy też nie, czego potrzebujemy, co nam odeszło, przeminęło, co przeminęło, z czym sobie nie daliśmy rady, więc to jest taki aspekt, który skłania i prowokuje do refleksji, ale niekoniecznie miłych i wesołych, no bo to w końcu opozycja i do Neptuna, który może przywoływać te różne lęki, niepokoje, obawy, zmartwienia, ale no nie możemy się nim poddawać, tylko musimy szukać konstruktywnych rozwiązań, pozytywnych rzeczy, które będą dla nas inspiracją do tego, żeby lepiej sobie dawać radę z różnymi wyzwaniami, trudnościami. To jest lepsze niż takie dołowanie się. Ale nie będziemy się dołować, mamy dużo pozytywnych pomysłów na przyszłość, te aspekty będą fajne. A ja przy okazji, będąc na tej pozytywnej fali, chciałbym Was zaprosić na dwa fantastyczne kursy Tarota. To jest trochę tak, że niektórzy nie wiedzą o tym, że to jest moja pasja i moja fascynacja od wielu, wielu lat. To jest Tarot, jego magia, jego ezoteryka, wróżebne znaczenie. Pierwszy kurs nazywa się właśnie Magią Tarota. Startuje 12 października, to jest kurs online, 20 godzin intensywnych zajęć, 10 spotkań poświęconych Tarotowi. Jego symbolika, znaczenie, pochodzenie, odniesienie do różnych ścieżek esoterycznych, duchowych, numerologii, astrologii, magii, skąd się wziął, jakie współcześnie ma znaczenie Tarot, co on, jakie reprezentuje ciekawe odniesienia. Czyli można powiedzieć, jak go można uwspółcześnić do nowych czasów, psychologii, rozwoju osobistego. Jest to fantastyczne, genialna rzecz, którą wymyślono. Taki rodzaj sztucznej inteligencji, która powstała w XIV wieku i XV. No, to jest niesamowite, ale Tarot taki jest. Więc wszystko o Tarocie. Jego cała doktryna, wiedza, tajemnice, ukryte znaczenia. Wszystko właśnie w kursie Magia Tarota. Drugą częścią tego kursu Tarot wróżebny, który rusza 18 stycznia, też online. To jest kurs bardziej nastawiony na praktykę z tarotem, czyli wróżebne działania i techniki, czyli jak stawiać tarota. Dla tych wszystkich, którzy chcą się edukować, wzmacniać swój potencjał jako doradcę życiowego, terapeuty ezoterycznego, i tarocisty, wróżbity, jakbyśmy sobie go nie nazwali, ale tarot jest chyba najbardziej fantastycznym narzędziem do rozwikłania różnych tajemnic ludzkiej duszy. Zapraszam Was na ten kurs również bardzo serdecznie. Oraz czwarta edycja kursu Astrologii dla początkujących online. 13 października rusza ten kurs. Zapraszam serdecznie tych wszystkich, którzy chcą poznawać tajniki astrologii, interpretacja horoskopu. To jest główne jakby punkt odniesienia. Jak zajmować się horoskopem? Jak go interpretować? Jak horoskop ma nam mówić? Co on nam ma mówić? Jak mamy pracować z klientem, z człowiekiem? O tym właśnie jest ten kurs. Dla początkujących 20 godzin intensywnych zajęć. Nagrywany oczywiście kurs. Linki będą dostępne dla Was dożywotnio. Zapraszam bardzo serdecznie. No i cieszmy się z tego wakacyjnego czasu jeszcze. Jakoś tak w pogodzie nie widać, żeby lato przemijało, więc cieszymy się, bierzemy z tego co dobrego, fajnego w przyrodzie jest jak najwięcej, jak się da. Zapraszam za tydzień.